mam bliższego widoku do marszałka województwa, który z wykształcenia jest trenerem piłki nożnej, żeby zobaczyć tylu chcących grać w piłkę nożną. Szanowni Państwo, po raz trzeci spotykamy się na turnieju opolskich firm w piłce nożnej. Nie myśleliśmy, że tak pięknie ta impreza się będzie rozwijała. Dzisiaj rekordowa ilość 21 drużyn. Oczywiście też w ostatniej chwili musieliśmy podziękować czterem drużynom, no ale w przyszłym roku na pewno wszystkich zaprosimy, wszystkich będziemy chcieli zaangażować, to takie wspaniałe nasze przedsięwzięcie. Po pierwsze bawimy się, gramy, poznajemy siebie nawzajem, ale również jest impreza towarzysząca. Podnosimy swoje kwalifikacje w zarządzaniu, rozmawiamy z ludźmi, którym się udało w sporcie, w biznesie osiągnąć sukces. Naszym gościem dzisiaj jest Artur Partyka, znany skoczek z Wysz, ale również człowiek, który poświęcił się pracy propagowania sportu, biznesu, połączenia biznesu ze sportem. Każda nowa rzecz, którą nam ktoś powie, nas zachęci i myślę, że będzie wartością dodaną do zarządzania naszymi firmami produkcyjnymi, czy tak też jak moją firmą, Urzędem Marszałkowskim, do służenia ludziom i firmom. Jak to zwykle bywa i w sporcie, i w biznesie, w życiu jest potrzebne trochę szczęścia. Widzieli Państwo, że to szczęście tutaj w tym skoku dopisało mi aż w nadmiarze. Na pewno warto inwestować w promocję poprzez sport, bo jest to doskonała forma, doskonały nośnik brandu firmy, aktywności firmy. Jest to również coś, dzięki czemu firma może w ogóle zaistnieć. Wiemy doskonale, jak ogromna jest konkurencja na rynku w bardzo wielu branżach i można się wyróżnić, tylko również trzeba trafić na dyscyplinę sportu, na dane wydarzenie, które pozwoli nam ten cel osiągnąć. W trakcie trwania turnieju odbywa się konferencja CSR i mamy tutaj dwie propozycje dla przedsiębiorców. Przede wszystkim pierwsza to są takie rozmowa, przedstawienie warsztatów, takich lean passion. Tutaj przedstawiciele taką rozmowę przeprowadzą. Wspieram klub sportowy u nas na wiosce. No i zawodników wręcz wyganiam do czynności takiej, do aktywności sportowej. Ja uważam, że bardzo warto. Poza tym też uważam, że aktywność, że charakter sportowy przekłada się na prowadzenie firmy.